Siema! Dziś pokażę Ci niesamowite miejsce wypoczynkowe, które znajduje się kilka metrów nad ziemią i to wśród dzikiej przyrody. Wrażeń nie da się opisać, tego po prostu trzeba doświadczyć. Kto z nas w dzieciństwie nie marzył, żeby mieć swój domek na drzewie? I jak wiadomo, lepiej późno spełniać te marzenia niż wcale. Pokażę Wam flagowca w drzewach, czyli apartament Sosna, zlokalizowany tuż nad urokliwym wąwozem, na wysokości od 2 do 4,5 metra, w zależności jak mierzyć, ponieważ teren jest taki pofałdowany. A więc idziemy do środka. Powiem Wam tak, wow, widok jest po prostu piorunujący, robi ogromne wrażenie. Już sama moja reakcja chyba mówi sama za siebie. Powiem Wam, że tutaj nie ma przepychu i jakiejś ekstrawagancji i bardzo dobrze, ponieważ pierwsze skrzypce gra widok. Zobaczcie, jak tu jest wszystko przeszklone. To jest po prostu mnóstwo szkła i drewna. Rewelacja, po prostu kosmos. To jak już to wrażenie trochę ze mnie zeszło, to powiem Wam, że mamy tutaj dwie strefy. Mamy parter, jeżeli oczywiście tak wysoki parter można nazwać parterem, oraz mamy antresolę. Super, no po prostu rewelacja. Zobaczcie, jak to jest wszystko wysoko przeszklone, bo Wam nie pokazywałem, oraz świetlik w dachu. To robi takie wrażenie, no po prostu nie da się tego opisać. Idziemy teraz do łazienki. Ta przestrzeń, na której tutaj stoję, jest bardzo mała, ale łazienka robi naprawdę świetne wrażenie, ponieważ jest mnóstwo natury tutaj, jest mnóstwo po prostu drewna. Zobaczcie, fajny duży prysznic, jak na tak małą łazienkę, z dużym brodzikiem. Będzie tutaj się można mega komfortowo wykąpać, naprawdę. Patrzcie, elegancka, prześliczna umywalka nablatowa, w coś pięknego. Pod umywalką mamy oczywiście szafeczki. W jednej mamy gąbki i płyn do mycia naczyń oraz szufelkę ze zmiotką. Super! A tutaj mamy zapas papieru. Rewelacja! Idziemy dalej. Mamy lustro do makijażu dla kobiet. Widzę, że tutaj brakuje nam takiego dużego lustra, ale mi to nie przeszkadza, mi to nie jest potrzebne, a więc ja na to nie będę narzekał. Oprócz tego mamy suszarkę i 4 ręczniki, a w sumie 5, ponieważ tutaj jest ręcznik kolejny do wycierania rąk. Cóż, łazienka przepiękna. Idziemy do pokoju. Strefa dzienna nas rozpieszcza po prostu tymi widokami fantastycznymi, które tutaj one są, które się rozpościerają. Hen, hen. Zobaczcie, jak to wszystko wpada tutaj do środka. Rewelacja. Tutaj możemy sobie usiąść, możemy sobie coś poczytać, albo po prostu pogapić się na to wszystko, co dzieje się za oknem. A dzieje się naprawdę dużo. Ptaki śpiewają, słońce zachodzi. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać. Kurczę, przesiądę się, żeby Wam to pokazać. Patrzcie, patrzcie, widzicie? Zachód słońca, jak to tutaj wygląda, jakie to robi wrażenie. Po prostu wiem, że mi zazdrościcie, sam sobie zazdroszczę. No po prostu zobaczcie, no ciężko to opisać, te wrażenia. Takie są spotęgowane przez ten widok, przez tą ilość szkła, przez to, że to wszystko nam tu wpada, jak powiedziałem. Po prostu bajka. Ale cóż, opowiem Wam dalej. Na stole mamy dużą cisowiankę, 700 ml i dwie szklaneczki na powitanie, w szkle, bardzo fajnie, elegancko, podoba mi się. Przejdźmy teraz do stolika, do części z kawą i herbatą. Zobaczcie sobie, mamy tutaj blat oraz dwa taboreciki, a na blacie, co nie jest takie oczywiste do końca, ponieważ nie w każdym apartamencie to znajdziecie, nie wszędzie, mamy ekspres do kawy, czajnik, to już znajdziecie wszędzie, wiadomo. Mamy dwie szklaneczki oraz mnóstwo herbat i mnóstwo kaw, mnóstwo cukru. Myślę, że nawet przez 3 dni to nie dałbym rady tego wypić. Patrzcie, jak tylko się rozpakowałem, to przynieśli mi na powitanie szarlotkę. Po prostu tu ludzie są tacy sympatyczni. Tak świetnie się tu czuję, tak dobrze. Tak zostałem tutaj przywitany. Po prostu cudowne, wspaniałe, wrażenia rewelacyjne. Szarlotka rewelacyjna, doskonała. Gratuluję wypieków, proszę przysłać mi więcej. Patrzcie, tutaj mamy średniej wielkości szafę, a w szafie mamy kilka półek na swoje rzeczy, mamy kilka wieszaków oraz mamy dwa duże ręczniki. Wygląda mi to na szlafroki, ale jednak chyba nie, to nie są szlafroki, są to takie duże ręczniki.
Patrzcie, mamy tutaj mnóstwo kubków. Nie wiem po co aż tyle, ale fajnie, że są. Mamy dwa kieliszki do szampana. Mamy zestaw sztućców. Mamy pieprz. Mamy miseczki, mamy spotki. Fajnie, idziemy dalej. Idziemy sobie na antresolę. Słuchajcie, antresola nie znajduje się wysoko. Natomiast wejście do niej może przysporzyć co niektórym trudu. Ponieważ jest ono tak prawie pionowo do góry. Co tutaj widzimy? Słuchajcie, widzimy tutaj dosyć dużą antresolę. Równie fajnie przeszkloną, co to pomieszczenie dzienne na dole, prawda? Wyobraźcie sobie, że tutaj leżycie sobie, odpoczywacie, macie taki widok, patrzcie, albo tutaj się budzicie, zasypiacie, no wyobraźcie to sobie, nie da się tego po prostu opisać, to jest po prostu totalny relaks, chill, co tylko chcecie, sam sobie zazdroszczę, naprawdę. Co tutaj mamy? Za oknem mamy taras, macie tutaj dwa tarasy, jeden na dole, drugi na tym poziomie. Za chwilę wam ten taras pokażę. Przejdę tylko dalej. Tutaj mamy półkę na książki. Mamy trochę pozycji, nie będę wam ich czytał. Mamy skrable, mamy jakieś gierki dla tych, co by się tu nudzili. Ale jak się tu nudzić? Patrzcie, mamy lornetkę, żeby sobie pooglądać tą przyrodę. Coś pięknego. Mamy tutaj półeczki, zobaczcie. Możemy się wypakować, coś tutaj w tych półeczkach sobie potrzymać. Mamy broszury reklamowe w drzewach, jest sporo tych broszur. Tutaj mamy łóżko dwuosobowe, dwa materace, drewniane, fajne, z kilkoma poduszkami. Czy ono jest wygodne? Muszę wam powiedzieć, że średnio miękkie. Bardzo lubię takie łóżka, wysypiam się na nich, także będzie mi się fajnie tutaj spało. Słuchajcie, no nie da się tego wszystkiego opisać. Powiem wam tak, rok się tutaj czeka na to, żeby przyjechać. Więc niech to wam powie samo za siebie, jakie to jest wyjątkowe miejsce. I widzimy się na śniadaniu. Słuchajcie, obudzenie się w takim wyjątkowym miejscu daje tyle frajdy, sprawia taką radość. Człowiek jest taki szczęśliwy. Dostaje takiego powera płynącego z tej przyrody. To jest coś pięknego, nie do opisania. Ja już oczywiście się obudziłem, ogarnąłem się i przed drzwiami patrzcie, co stoi. Zobaczcie, jak fajnie jest tutaj podane śniadanie. Patrzcie. W takim wiklinowym koszu. A więc ja zabieram to do środka. Wypakowałem śniadanie z tego pięknego kosza. Patrzcie, co tutaj mamy po kolei. Mamy biały ser. Mamy zestaw serów i wędlin. Mamy pieczywko. Co tutaj mamy? Mamy chałeczkę, mamy chlebek, mamy bułeczki, mamy masełko, mamy sałatę z ogórkiem oraz pomidorem. Albo taką sałatkę możemy sobie zrobić. Fajnie. Zobaczcie, jak jest fajnie mleko podane. Jest cieplutkie. Ekstra. Do tego mamy jajeczko. Na miękko, z tego co wygląda. Mamy musli do mleka. Mamy jogurt bieluch. Jeżeli nie chcemy mleka, to możemy sobie z jogurtem to zrobić. Mamy zestaw herbat i kawkę. Mamy miód. Fajnie. Fajnie podany. Mamy cytrynkę. Też fajnie podaną. To cóż, biorę się za jedzenie. Śniadanie było smaczne. Wszystko świeże. Wszystko mi smakowało. Można powiedzieć jak w domu. Pokażę wam teraz te dwa tarasy. Zobaczcie. Tutaj mamy jeden taras. Patrzcie. On znajduje się tuż przy wejściu do apartamentu. Pomiędzy dwoma drzewami. Jak to fajnie wygląda. Idziemy teraz do drugiego tarasu. I cóż, znowu będziemy musieli przebrnąć przez te schody. Apartamenty w drzewach. Więc wejście jak na drzewo. Nie powinno to nikogo dziwić, prawda? Dla mnie rewelacja, trochę gimnastyki. Uwielbiałem chodzić po drzewach, także super. Patrzcie, tutaj mamy drugi taras. Zobaczcie. Patrzcie, jaka to jest przyroda. Rewelacja. Tutaj możemy sobie popatrzeć z lornetki przyrodę. Czy też postać, pogapić się na to wszystko. Jeżeli tego typu odcinki ci się podobają, to daj znać o sobie, daj znać, że tu byłeś. Zostaw kciuk w górę albo komentarz.
Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zostaw subskrypcję, ponieważ mam zamiar nagrać więcej wyjątkowych miejsc, takich jak to miejsce na przykład. Zapraszam Cię do społeczności Wyjątkowe Hotele i Apartamenty na Instagramie. Link w opisie filmu, gdzie będę dodawał zdjęcia z niesamowitych miejsc, niesamowitych hoteli, apartamentów, tylko te wyjątkowe obiekty. Oraz będę udostępniał Wasze zdjęcia, jeżeli oczywiście oznaczycie odpowiednim tagiem. To co, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Do zobaczenia, siema!